Nie rozumiem, czemu kurwa w szkołach nauczycieli mieli osobne sralnie. Przecież gdyby mieli wspólne z uczniami, nie byłoby wtedy napierdalania się, picia alkoholu czy palenia szlugów w kiblu. A tak to kibel w szkole nigdy nie był sralnią, a jedynie palarnią z ewentualną możliwością oddania moczu w dowolnym miejscu. Ale o zesraniu się nie było mowy. Jak ktoś poszedł postawić klocka, to była to taka sensacja, że zwoływało się całą klasę. Kurwa normalnie showtime, bo ktoś poszedł złamać się do kibla i to kurwa do muszli, jak cywilizowany człowiek. Że te śmiechy typu Haha, ja pierdolę, Stefan sra! Kurwa jaki przypał Kurwa dobrze, że ty nie srasz, tylko napierdalasz cały dzień cichacze, że nie da się kurwa przejść koło ciebie, żeby z fondu sraki nie poczuć, subtelnie wydzielającej się w małych proporcjach twojej odbytnicy w formie gazowej. A jak już mocno przyciśnie to chuj, zrywanie się z lekcji, bo naczelny hater srania w szkole nigdy kurwa nie zatopił bota w szkolnym przybytku ustronności. Ewentualnie na długiej przerwie poza szkołem na fajkę i udaje się, że idzie odpryskać, a na szybkiego posadza papieżaka gdzieś w krzakach, jeszcze niedokładnie podcierając, byle szybciej, żeby nikt nie ogarnął, że kasztani. A potem świdruje do końca lekcji paluchami w dupie, bo resztki stolca łaskoczą po jelicie. A na WF-ie pójdzie do szatni, że niby picie zostawił i tam w kiblu się na szybko zestra, po cicho, póki nikt nie widzi, byleby ulżyło. Gorzej jak ma zasady. I nawet w takiej sytuacji, żeby być fair przed samym sobą, nie rzuci brązem w porcelanę w szkole. To potem kurwa jak mu pompkę nauczycielka, że zrobić to na pierdala bąka o takim natężeniu decybeli, że przy nim to lotnisko na Okęcie jest kurwa cichą i spokojną łączką. Kurwa prawilniak jak pierdolony. A potem niech się dusi kurwa przez jego cała grupa ludzi. I chuj, Potem nagle wszyscy zaczynają brać przykład z tego debila i nikt nie wypróżni się w miejscu nauki. Ale nie kurwa. Nie ci debile, co rozkurwiają se kichy, trzymanie w niej kreta na siłę, całą energią swych zwieraczy są. Pojebani. To ty jesteś popierdolony, bo straż jak człowiek w miejscu do tego przeznaczonym. A oni kurwa zaraz przybiegną posłuchać i pogibicować. I to jest kolejny fenomen. Bo chuj tak się zbiegają. Że kurwa co, sami nie to marzany w szkole, to kurwa muszą posłać jak ktoś inny to robi? Czy podoba im się ten aromat towarzyszący wodowaniu z pławika? Jeszcze ci geniusze, co kurwa stoją w kiblu na każdej przerwie. Nie, nie ci co palą. Tych da się jeszcze zrozumieć, jak kucają ze szlugami w cztery osoby nad jedną muszlą w jednej kabinie. Po prostu się chowają jak żyd przed gestapo, żeby nikt ich nie przyłapał. Ale kurwa ci po prostu tak sobie tam stoją i gadają. Ale żaden z nich nawet nie sikał. Jeszcze najgorszy z tego zestawu pod ludzi. Nazwijmy go kurwa koneser. Wyjmie taki kurwa kanapkę i zaczyniam wpierdalać z błogą miną, jakby kurwa właśnie delektował się na pikniku pyszną sałatką ogrzewany przez promienie słońca. Ale nie kurwa. Jednak ten zapach niesiony wiatrem to kurwa nie jest morska bryza. Ale to kurwa nieistotne, bo to w końcu nie jest popierdolone. Popierdolone jest to, że ktokolwiek może kurwa srać w toalecie. To ty jesteś kurwa zjebem, bo srasz. Skoro oni jedzą w kiblu i uważają to za normalne, to ciekawe, co by zrobili, gdybyś ty zesrał się na stołówce. Pewnie zaraz by hejtowali, że kurwa, co to ma być. jak tu kurwa być normalnym, skoro przez minimum 9 lat edukacji stykasz się z takim zezwierzęceniem, jakimś kurwa głupim kodeksem społecznym, który im jest głupszy, tym kurwa lepszy. Trochę się naprodukowałem i wylałem do chuja hejtu na wspomnienie o tym debilizmie, ale jak ktoś taki jak ja ma cokolwiek oceniać? W końcu jestem pojebem. Jestem pojebem, który srał w szkole ma Anony, kolejne pastuś info. Słuchajcie, jak pewnie niektórzy już wiedzą, live będę nagrywał na osobnym kanale, oddzielnym, więc zapraszam do niego, będzie pastuś live, link w opisie.